Cześć, witam Was serdecznie. Poznajecie mój turbanik i mój kochany ręczniczek, który tylko ciągle piorę zakładam, jak umyję głowę i piorę i umyję. Słuchajcie, uwielbiam go. Czy Wy też tak macie, że możecie mieć nie wiadomo jaką po prostu ilość danych rzeczy, ręczników, ścierek, pościeli, nie wiadomo czego, a przeważnie ciągle ubieracie, nie wiem, korzystacie z tego samego ręcznika, w sensie ciągle go pierzecie i ten sam, ale czy pościel ulubioną, bo ja tak mam, że jak się czasami uczepię czegoś, a jeszcze mam ten plus, że wiecie, no ja mam suszarkę bębnową, więc cokolwiek wypiorę, to tak naprawdę zaraz jest już piękne, wysuszone, pachnące, więc mogę w kółko używać tych produktów, które lubię. I tak właśnie jest z moim kochanym ręczniczkiem. Zwykły ikeowski ręcznik do włosów, uwielbiam go. Wiem, że 2 dni było postoju, nic nie nagrywałam. Będę się malować, bo się przygotowuję dzisiaj, bo muszę wyjść. Coś załatwić i stwierdziłam, że odniosę się do kilku może komentarzy, do mojego filmu jednego i do tego, że naprawdę rośniecie w siłę na tym kanale, a ja dzisiaj opadam z sił. Po pierwsze, pogoda mnie dobija. Nie wiem, jak macie... Słuchajcie, to nie jest tak, że... najpierw sobie pod oczy wezmę mój Yogskin. Bo mam, jak widzicie, takie trochę tutaj kreski. Słuchajcie, najlepsze jest to, że tutaj mam jakby co? Lusterko, więc się nie dziwcie, że gdzieś tam patrzę. Będę do Was jednocześnie mówić, bo tak będzie na pewno znacznie szybciej. Słuchajcie, to nie jest tak, że wiecie, że jestem marudą, pogoda znowu taka brzydka i w ogóle nie, to nie o to chodzi. Bo pogoda nie robi mi różnicy. Może być śnieg, może być mróz, może być ulewa, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że te zmiany klimatu, takie wiecie, że codziennie jest właściwie coś innego, że nie ma tak, że na przykład 5 dni pada, ale potem jest 5 dni słońce, tylko pada słońce, wiatr, deszcz, grad, śnieg i w ogóle mydło i powidło. No to niestety, ale to na mnie bardzo źle działa. W sensie psychicznie, wiecie? Ja przez to, że mam tą nerwicę lękową, o której nagrałam film, który pobił rekord na moim kanale, w sensie najwięcej ma wyświetleń. I wyobraźcie sobie, że sprawdzając raport, czy ktoś to tak naprawdę rzetelnie oglądał, to się okazało, że tak, że był ten film rzetelnie oglądany. Augustinus Bader, tak wiem, ten krem kosztuje prawie 400 zł. Dzisiaj go użyję pierwszy raz. Może będę piękna, młoda, ładna i w ogóle nie wiadomo co. Bo sobie najpierw zrobię nawilżenie, potem jakiś taka dzisiaj trochę pielęgnacja podnosząca, słuchajcie, samopoczucie, że jestem piękna i młoda. Więc tak, powiem Wam, zobaczycie, jak mi się czerwona buzia zrobiła? Widzicie to? Tu mam jasne, tu mam czerwone. Powiem Wam tak. Słuchajcie, nie wiem właściwie pomału, czy po kolei od czego zacząć. Odniosę się najpierw do tego filmiku. Na moim kanale, tam gdzieś Wam, albo tu będzie, nie wiem, podam ten link do filmu o nerwicy lękowej, jelicie drażliwym, jak to się wszystko zaczęło i jak to jest. To jest moja historia, tak? Ja to opowiadam jako tylko i wyłącznie o sobie, swoją historię. I słuchajcie, co mnie niezmiernie... Pięknie pachnie ten krem. Co mnie niezmiernie, słuchajcie, zadziwiło. I to tak... bardzo. A mianowicie, niesamowicie zdziwiło mnie to, że ktoś w komentarzu... No co mnie też bardzo rozbawiło, słuchajcie, bo mnie to rozbawiło. Napisał, ogólnie taką, wiecie, zrobił analizę, nie, psychologiczną na podstawie jednego filmu godzinnego, gdzie jestem nową youtuberką, nikt mnie nie zna i czytam w komentarzu pierwszy zarzut. No, mówisz tylko o sobie.
No jeżeli opowiadam swojej perspektywy, swoją osobistą przygodę, tak to nazwę, z nerwicą lękową, z jelitem drażliwym i z innymi, wiecie, moimi problemami, to jak mam nie mówić tylko o sobie, skoro ten film jest o mnie? Nie ogarniam, słuchajcie. To wiecie, nie? Z benefitu. Na ostatnim filmiku było. Słuchajcie, no nie ogarniam. Wiecie, nie ogarniam. Jeżeli robię film o nerwicy lękowej, o jelicie drażliwym i opowiadam ze swojej perspektywy, jak to się wszystko zaczęło, o co w tym wszystkim chodziło, opowiadam o tym, że po prostu mam taki, a nie inny charakter, no to halo, no to mówię o sobie. Oczywiście, że cały film jest o mnie, bo opowiadam o sobie. Więc sam, zresztą tam chyba jest dopisane w tytule moja historia czy coś takiego, no to więc jeżeli jest taki tytuł, no to słuchajcie, no to mówię o sobie. To chyba każdy, kto potrafi czytać ze zrozumieniem, jeżeli pisze jej to drażliwe, nerwica lękowa, moja historia, to tak chyba jakoś brzmi ten tytuł, no to czego się, powiedzcie mi, można spodziewać? Może wy mi powiecie, czego się można spodziewać? Bardzo lubię swoją twarz po tym... gdzie ja to wsadziłam? Właśnie po tym primerze z Benefitu. Benefit bardzo fajny jest. To czego się można spodziewać? No powiedzcie mi, czego oczekujecie, jeżeli wchodzicie na filmik, gdzie trwa ponad godzinę? Ja w ogóle myślałam, że nikt go nie będzie oglądał, ale zainteresowanie tym filmem jest po prostu ogromne. To czego się spodziewacie? Spodziewacie się tego, że ktoś będzie mówił swoją historię, opowiadał tylko o sobie, bo przedstawia swoją historię? Czy spodziewacie się... Co tu się zepsuło? Słuchajcie, coś mi się zepsuło. Nic nie wylatuje. Poczekajcie, zrobię pauzę i zobaczę, co tu się... No słuchajcie, coś się zepsuło, bo zobaczcie, co się stało. Ja kręcę, a to nie opada w dół. Coś tu się zepsuło. Nie wiem. Dobrze, trochę mi się udało tamtego korektora wycisnąć. Kto już wie, jak ja się maluję z poprzedniego filmu, to wie. Też Wam gdzieś podlinkuję. Więc słuchajcie, czego się spodziewać wtedy, co? Po kimś? No o tym, że opowiada po prostu swoją historię. Następna rzecz, która była wielkim zarzutem właśnie w tym komentarzu do tego, że mówię tylko o sobie, to, że co musiał wtedy czuć mój mąż? Boże, on był biedny, te migreny, bo też o tym nagrałam film, że mój mąż ma migreny, choruje na nie od wielu lat. To o, jak on się musiał czuć i w ogóle, a ty ze swoimi jakimiś dziwactwami po prostu przejmowałaś się innymi, a nie dbałaś o swoje zdrowie, przez to, że nie dbałaś o swoje zdrowie, no to w ogóle to jest w ogóle wszystko twoja wina, że dostałaś nerwicę lękową i w ogóle jeszcze do tego twój mąż jest taki biedny i mówię tylko o sobie i jestem taką egoistką i po prostu potworem i tak dalej. Halo! Jak z godzinnego filmu, o którym ja opowiadam ze swojej perspektywy historię, jak można, co tu się zgodzę, z własnej jakiejś takiej winy nakręcić się i spowodować u siebie problemy zdrowotne, chcę dać przykład i pokazać innym osobom, żeby tak nie robiły. To właśnie jest po to ta historia i po to ja na YouTubie oglądam historię innych ludzi, żeby właśnie... Być może zastanowić się nad tym, że o kurczę, ja też tak robię, czy ja na przykład spowoduję tym to, co teraz ta osoba opowiadająca na YouTubie, że ma z tym problem, to ja doprowadzę do tego samego. Więc to poznawanie historii innych ludzi, ich prywatnych, prawdziwych historii, nie wy, wiecie, nie wyreżyserowanych, powinno pomagać innym. Ja na przykład szukam czegoś takiego na YouTubie, że jak słyszę historię innych ludzi, nawet jeżeli nie do końca w ogóle, wiecie, jakby są u mnie możliwe do wystąpienia, bo na przykład są inne, zmienne i tak dalej, to cieszę się, że mogę taką osobę posłuchać i wyciągnąć, wiecie, jakąś tak zwaną lekcję z tego wszystkiego, że na przykład, o, no to rzeczywiście, to może tak, no... Wiecie, i tak dalej. No więc po to się nagrywa takie filmy.
Po pierwsze, ja jestem na YouTubie od października, słuchajcie. Cieszę się z tego, że i tak odnosi kanał sukces. Że są ludzie, którzy go oglądają. Niektóre filmiki odnoszą ogromny sukces, bo wchodzą osoby niesubskrybujące. Niektóre filmiki mają mniej wyświetleń, bo niektórych jeszcze, ja ponieważ mnie nie znają, to niektórzy jeszcze nie oglądają takiego, wiecie, lifestyle'a z dnia codziennego. Ja to wszystko rozumiem, ja się cieszę z każdego wejścia na mój kanał. I słuchajcie, jeżeli w ogóle dopiero mnie poznajecie, to skąd taki wniosek? Co ta osoba może wiedzieć w ogóle o moim wspaniałym mężu? O tym, co on przeżywał, czy co z nim było nie tak, czy cokolwiek? No przecież, no jak? Jak w ogóle, wiecie, można cokolwiek wyciągać jakieś wnioski i mnie atakować, że co z moim biednym mężem? Tak dalej. Bez obawy, mój wspaniały mąż, którego kocham ponad wszystko na świecie, dał radę, słuchajcie. Wiecie, dał radę. I nie, nie jestem egoistką. Właśnie moim problemem jest to, że tak się o wszystkich martwię dookoła, że doprowadzam się niepotrzebnie do choroby. Rozumiecie? Ja już naprawdę wyleczyłam się przynajmniej 70% z wielu zachowań, które powodowały u mnie problemy jelitowe, a następnie nerwicowe. Ale słuchajcie, nie piszcie, bo ja to mam w nosie, ale chodzi o to, że na przykład ktoś, kto na YouTubie coś takiego nagra, jakąś swoją historię, obojętnie jakiej choroby, i ktoś mu wyjedzie, to twoja wina, jesteś egoistą w ogóle, a co inni w rodzinie przez ciebie mieli problemy, no was proszę, to jest coś strasznego. Jak można w ogóle komuś coś takiego powiedzieć, jak się w ogóle tej osoby nie zna? Nie zna się szczegółów. Ja opowiedziałam tą stronę taką, wiecie, typowo chorobowo-objawową, a nie historię, co czuł mój mąż, albo że ktoś, że ta osoba w komentarzu atakuje, że ja mam zły kontakt z moją mamą, że moja mama jest na pewno nieobecna i w ogóle jest jakiś nie wiadomo kim, złym, bo coś. Jak ja w ogóle o mojej mamie tam nic nie wspominam, w ogóle halo, moja mama mieszka daleko ode mnie, sama ma naprawdę całą gamę zdrowotnych problemów od kręgosłupa po postawy, po kolana i różne inne rzeczy, i do tego jeszcze zajmuje się moją babcią, w sensie zajmuje, no opiekuje, bo moją babcią nie trzeba się zajmować, bo to jest kobieta, która po prostu jest, wiecie, zdrowsza od nas wszystkich, ale jakby z nią przebywa, żeby jej dopomóc, więc słuchajcie, no ja was proszę, tak? Moja mama to jest jedna z dzielniejszych kobiet, jakie w ogóle w moim życiu poznałam. Przeszła przez bardzo ciężkie rzeczy w swoim życiu, bardzo. Zawsze miała pod górę, ale zawsze wychodziła obronną ręką. Zawsze po prostu starała się, żeby wszystko było jak najlepiej. Miała bardzo trudne i dzieciństwo, i różne inne sprawy, o których ja nie będę opowiadać, bo to są jej rzeczy. Jest wspaniałą kobietą, mieszka po prostu daleko ode mnie. I nie mamy ze sobą na bieżąco kontaktu, bo nie mamy takiej możliwości chociażby, żeby się przeprowadzać czy mieszkać obok siebie. Może kiedyś jeszcze tak będzie, jak ona się zestarzeje i będzie potrzebowała pomocy, to jak najbardziej ją do siebie zabiorę. Aczkolwiek, nie wiem co filmik o mojej nerwicy lękowej, gdzie nie wspominam mojej mamy, może ktoś obcy wyciągnąć taki wniosek. Gdybym ja nagrała film, słuchajcie, o swojej mamie i takie rzeczy opowiadała, że właśnie mam z nią zły kontakt, no to rozumiem, nie? No to ktoś napisze, no to może dlatego tak masz, że masz z nią zły kontakt. Tam nie było nic o mojej mamie. Moja mama, po prostu chyba wspomniałam tylko tyle, że mieszka daleko ode mnie i bardzo mnie w tej chorobie wspierała. I no nie znacie tej historii dalej. No po prostu ja wam powiedziałam z mojej własnej tylko perspektywy, i nic więcej na ten temat nie rozwijałam, więc proszę, ja mówię, mi to zwisa, ale nie róbcie tak innym ludziom, w sensie innym youtuberom albo osobom, które chcą zacząć coś na kanale i wiecie, i opowiadają jakąś swoją historię choroby czy czegokolwiek, a wy ich po prostu od razu atakujecie i wymyślacie, jakie oni mają kontakty ze swoją rodziną, bratem, siostrą, ciocią, babcią, Frankiem i po prostu nie wiadomo kim. No proszę was. Znaczy, mówię tylko do
takich osób, które tak robią, tak? Nie mówię do reszty moich wspaniałych widzów, którzy dają fajne komentarze i wszystko takie, tylko po prostu mówię do takiej sytuacji, że po jednym filmie osobie nieznanej, która opowiada tylko o sobie, nie wolno po prostu tak pisać, bo to jest tak jakby wkraczanie... nie wiem, jak to powiedzieć... No, na takie, wiecie, płaszczyznę bardzo prywatną innych osób, bo ja to ja, tak? Ja się pokazuję na YouTubie, chcę się pokazywać, opowiadam o sobie, nie przejmuję się tym, co inni pomyślą, ale proszę tu nie atakować mojej mamy, bo jej nie znacie. I na pewno zrobiło jej się przykro, bo ogląda moje filmy, więc myślę, że na pewno jej się zrobiło przykro, że coś takiego w ogóle usłyszała. Kolejna rzecz, bo nie wiem, czy wiecie, ale te wszystkie rzeczy, które Wam teraz mówię, chcę Wam wyjaśnić wynikające właśnie z tego jednego, słuchajcie, komentarza pod tym filmem. Bo w ogóle to nie wiem do końca jeszcze, jak to działa, ale bardzo mało osób komentuje, bo pewnie są to osoby, które tylko wchodzą, żeby obejrzeć konkretny film, który ich interesuje i po prostu nie chcą jakoś po sobie śladu zostawić. Spoko, rozumiem, ja dopiero zaczynam, więc jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć, że nie ma jakiegoś tutaj po Was śladu. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, chciałabym odnieść się jeszcze dalej do tego komentarza, bo on był dosyć długi. Kolejna analiza to była taka informacja, że słuchajcie, moment, bo jak maluję kreskę, to słuchajcie, namaluję kreskę i będę kontynuował. Dobra, kreska już jest. Następna sprawa, która tam taka była, przez tą osobę poruszona, to, że mówię, że nie mam, to wiecie, nie z klinika, nie mam problemu z pracą, a prawie w ogóle nie pracowałam. Skąd ten wniosek? Skąd ten wniosek? Ja pracowałam nawet studiując. Więc nie wiem, skąd, słuchajcie, ten wniosek. Ja wyraźnie zaznaczam i zaznaczałam w kilku filmikach, że jak byłam w ciąży z pierwszym synem i pracowałam wtedy, będąc w 5., 6. miesiącu, lekarz mi zabronił już pracować. W związku z tym, jak już syn się urodził, ja postanowiłam nie sama, aczkolwiek z moim mężem, przeliczyliśmy różne, wiecie, napisaliśmy tabele za, przeciw i w ogóle, i po analizie różnych względów, od finansowych, mieszkaniowych, po to, czy mamy babcie, które mogą się zajmować, a nie było takowych, moim synem, stwierdziliśmy, że skoro ja nie mam na razie ochoty wracać do pracy, bo nie mam na to ochoty i to był mój wybór, to ja po prostu zostałam full-time mamą i ja chciałam zostać full-time mamą i w międzyczasie nie szukałam pracy. Ja to, wiecie, kiedy miałam problem z szukaniem pracy? Od razu po studiach. A kto nie ma? Może w dzisiejszych czasach jest inaczej, ale jak ja skończyłam studia w 2006 roku, to wtedy bardzo duże były problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy, więc... Nie mówiąc o tym, że tak jak mówiłam, uważam, że bardzo źle wybrałam te studia, bo nic mi one w życiu po prostu nie dały, oprócz tego, że teraz mogę uczyć mojego syna w nauczaniu domowym, bo mogę. Ale słuchajcie, co to za analiza, że ja mówię, że nie mam problemów z pracą, a nie pracowałam prawie w ogóle. Pracowałam! I podjęliśmy wspólnie decyzję, że nie mam ochoty pracować, dlatego że swoją karierę rozwija mój mąż i stwierdziliśmy, że to ma znacznie większy sens, zwłaszcza, że to jest wspaniałe zostać z dziećmi w domu, jeżeli ma się taką możliwość. Więc powtarzam po raz kolejny, nie mam problemów z pracą, bo mam obecnie pracę i inne aktywności zawodowe, które prowadzę jednocześnie i mi brakuje doby już. Ale to, że wróciłam na rynek pracy... O tym też będę nagrywać oddzielny film, ale się zebrać do niego nie mogę. To tylko dlatego, że moje dzieci poszły do szkoły i ja stwierdziłam, że ruszamy sobie coś, może się uda. I jeszcze tak woli ścisłości,
bo czasami mnie pytacie, w jakim wieku jestem, bo czasami mówię, że już mam zmarszczki w tym wieku, no to Was informuję, że mam skończone 40 lat. Mam skończone 40 lat i na rynek pracy wróciłam mając tak 38 chyba. Tak, 38 jakoś, tak, miałam, jak wróciłam na rynek pracy, zmieniając zupełnie swoje, może nie tyle całe wykształcenie, ale kończąc kursy, które umożliwiły mi pracę taką, jaką zawsze marzyłam, jaką chciałam. Nagram filmik, opowiem Wam o tej pracy. Tak czy inaczej, nie z pracą, nie mam problemu, dziękuję, dobrze mi się pracuje. Zarabiam również godziwe pieniądze. W mojej firmie mam też określoną pozycję, pomimo że po 10 latach siedzenia w domu z dziećmi z własnego wyboru, naprawdę super, że tak powiem, poszłam stanowiskowo w górę. I nie chwalę się, po prostu chciałabym swoim, jakby swoją osobą motywować inne mamy. Żeby, jeżeli mają taką możliwość i bardzo tego chcą, ale mają możliwość, zaznaczam, żeby też wybierały siedzenie z dziećmi w domu, bo nawet jak będziecie siedzieć 10 lat w domu, to i tak macie szansę na powrót na rynek pracy i będzie wszystko ok i nie powinniście się w ogóle przejmować opinią innych. Bo każdy powinien robić w życiu to, co chce, co marzy, co uważa, że chce robić, także słuchajcie, ja chcę właśnie Was na duchu podnieść, że tak powiem, tak optymistycznie chcę do tego pójść, że wszystko można. Słuchajcie, ja w 2017 roku, gdzie teraz mam już skończone 40, w tym roku będzie 41 lat, ja w 2017 roku zrobiłam dopiero prawo jazdy. Tak, i szaleję teraz, szaleję, w sensie, wiecie, no nie szaleję, ale na takiej zasadzie szaleję, że świetnie mi się jeździ samochodem, bardzo lubię jeździć samochodem, zresztą widzieliście, że jeżdżę samochodem, jeżdżę bardzo ostrożnie i rozsądnie, ale uwielbiam jeździć samochodem i zrobiłam to w wieku tam 36 lat jakoś, więc wszystko można, wiek naprawdę nie ma znaczenia i nie dajmy się, że tak powiem, analizować osobom, które do tej analizy prawa nie mają. Jedynie wspierajmy się, opowiadajmy swoje historie i wspierajmy się. Wiecie, że ja brwi nie lubię robić w kamerze, bo ostatnio wyszły mi krzywe, więc sobie zrobię brwi i jeszcze się wrócę, żeby z Wami pożegnać. Wiecie co, mam nadzieję, że dzisiaj są prosto te brwi. Ale sama nie wiem. Jak nie są, no to trudno, możecie się przynajmniej z moich brwi pośmiać i poprawić sobie humor. Nie umiem ich malować, nigdy nie umiałam, zawsze były jakieś krzywe, ale ogólnie chyba nic, tak źle, prawda? Jak myślicie? No, może być. Więc ja już będę kończyła. I teraz tak. Jaki jest, że tak powiem, co bym chciała osiągnąć tym kanałem? Po pierwsze, żebyśmy zbudowali fajną społeczność, która się będzie wspierać, gdzie będziemy opowiadać swoje historie, podbudowywać inne osoby, wymieniać jakieś fajne, wiecie, ze swojego życia doświadczenia, że będziemy się wspierać, będziemy pozytywni, bo ja zawsze będę się starała być na tym kanale, że tak powiem, miła do innych i nawet jeżeli komentarze będą w jakiś sposób, wiecie, za bardzo wchodzące butami w moje życie, to i tak będę odpowiadała na nie z uprzejmością, bo tak, bo po prostu wiecie, to jest takie zwalczanie nieuprzejmości uprzejmością. W ogóle tu mam fajną bluzę, dostałam ją w prezencie, pokażę Wam kawałek tej bluzy, bo nie wiem jak się pokazać, z firmy Liu Jo, to się nazywa, nie wiem, ale jest bardzo fajna i ma cekiny i w ogóle to jest moja bluza, ma fajny długi rękaw. Wiecie, że ja lubię bluzę, nie? Aha, i zrobiłam porządek w swojej szafie. Może Wam później pokażę w jakimś innym filmiku, że zrobiłam porządek. Także bądźmy pozytywni. Piszcie komentarze, stwórzmy fajną ekipę tu na kanale i ja nie przestanę nagrywać póki co i uwielbiam Was wszystkich,
Także bądźmy pozytywni, nie oceniajmy innych, jak ich nie znamy. Raczej starajmy się ich właśnie zrozumieć, wesprzeć i powiedzieć coś mądrego. Byłoby fajnie. Także pozdrawiam Was. Czekam na słupki, na łapki w górę. Może w końcu się zaczną jakieś komentarze, wiecie, wysypywać workami. Bardzo Was pozdrawiam serdecznie w tą ponurą środę i do następnego filmiku. Pa, pa!